słyszycie. Uczę Filipa obsługi tutaj Castera generalnie. Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to ostatnia gra, jedna z dwóch ostatnich gier w dzisiejszym dniu, pierwszym dniu turnieju UMCS Tournament w Lublinie. Tak, cały czas znajdujemy się w Lublinie, cały czas jest fenomenalna atmosfera, cały czas jest naprawdę super i zbliża się afterparty, nie możemy się doczekać. Gracze też są już podekscytowani tym finałowym meczem, który zadecyduje o tym, która z drużyn awansuje do jutrzejszego dnia. Mamy drużynę Kolonoskopię oraz Poezja Team. No i jedna z tych drużyn będzie miała zaszczyt występować jutro. Komentować ten mecz będą dla Was Filip Warlord, C oraz Bartek Tybek, Tybor. A generalnie ja może noszę sławki jak full retard, ale chodzi o to, żebym ja słyszał Filipa, on w sumie słyszał mnie, więc u niego w zasadzie nie widać tego, że jedno ucho ma odkryte, ale taki jest najlepszy system po prostu. Staramy się jak możemy. I już zaczynamy, mówimy o zawodnikach? Tak, oczywiście tak. No. Zawodnicy już są praktycznie gotowi, więc ostatni dzisiejszy mecz, oczywiście zapraszamy jutro, Lublin, UMCS, tak. Tournament. Tak ładnie. 5 zł. 5 zł i możecie się bawić, balować po prostu do białego rana. Tak, to oczywiście nie jest sam lunch, to tak powiem. Mamy tutaj również konsole, turnieje konsolowe i chyba popsułeś coś. Czy tam quick spectating? Chyba coś nam Filip popsuł, więc dobra. Za momencik musisz chyba do nich napisać, żeby zrobili. Ja tu przy okazji pogadam. Pogadałem właśnie, możemy. Na sucho. Mówiłem ci, że mam tu usiąść. No i dobra. Jeżeli chodzi o Lublin i UMCS, to mamy tutaj również postawione konsolki do grania. Mamy turnieje bodajże w Injustice, to jest ta najnowsza produkcja na konsolę. Bardzo fajna, zbliżona do Tekkena i Mortal Kombat. Przy okazji jeszcze mamy Kinecta, na którym gdzieś się nawet trochę zmęczyć, ale polecam, fajny, przyjemny. Dokładnie. Mamy również oczywiście catering, możecie sobie zamówić pieruszki, ruskie, bułeczki z salami, z szynką i z innymi rzeczami. Co jeszcze możecie tutaj? W zasadzie te wszystkie planszówki różnego rodzaju. Fakt. Tak, jeszcze tak. Mamy planszówkę oczywiście z ludźmi, którzy Was wprowadzą w klimat planszówki. Jeżeli jakkolwiek nie ogarniacie, to po prostu przyjdziecie, oni Was nauczą grać. To jest świetna zabawa tak naprawdę, więc padajcie tam z znajomymi, z dziewczyną czy cokolwiek. No i to jest też dobra okazja, żeby w ogóle, że tak powiem, zwiedzić ten budynek, Wydział Informatyki tutaj na UMCS-ie, bo jest bardzo nowa budowla, jest klima, są super nówki windy, które mówią ci na jakim piętrze stajesz, mówią do ciebie. Tak, to jest fenomenalne. Naprawdę ten budynek jest nowoczesny. Jeżeli się zastanawiacie, na jakie iść studia, bądź jeszcze właśnie tego nie wiecie, to polecamy wybrać się do Lublina właśnie na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Są najlepsi. Wyposażenie jest fenomenalne, ludzie są znakomici i jeżeli się mówię, wahacie, to nie ma się czego wahać, nie ma się czego obawiać i wybierajcie śmiało. Dokładnie tak. No i zawodnicy się już zbierają, też Filip tutaj wszystkich poprzepraszał, te miskliki. No nic, no trudno. Tak, Filip jest nafidowany, Timo. No i tak potem dzisiaj w zasadzie za wszystkich Was zapraszamy, jeżeli jesteście w okolicy Lublina. Maza, gdzie jest after? Bo ja w sumie nie wiem, gdzie jest after, nie jestem stąd. Właśnie. Jak? Scena Opium. Przepraszam, Scena Opium, zapraszamy serdecznie na dzisiejszy after. Grają tam dwa zespoły bodajże na nas. Squid Lickers i coś tam. Nie usłyszałem drugiego, bo oczywiście ledwo usłyszę na to drugie ucho, przynajmniej tutaj Filipa. A więc jeżeli jesteście tutaj w pobliżu Lublina, to wpadajcie. Scena Opium. Nie wiem, gdzie to jest, ale się pewnie potem dowiem. Tak. W każdym razie tutaj się fenomenalna zabawa i jeżeli chcecie się napić z zawodników, bądź którymś z casterów, bądź którymś z organizatorów, tu pokazuję w stronę reżyserki. I tak, jeżeli chcecie po prostu napić się z nami, to zapraszamy. Z Filipem. Tak. Podobno robię miód pitny. Uwielbiam. Pitny, tak? Tak. Nie spodziewałbym się. Tak, najlepszy jest. Kubuś Puchatek mnie tego nauczył, że miód jest najlepszy. Tak. Więc generalnie, jeżeli chcecie przygotować się do życia, zapraszamy do na afterparty, godzina 21. Tak, będzie się. Za pierwsze, to można przyjść wcześniej. Jak już ktoś chce się pocilować, to myślę, że tam nie ma problemu, nie jest jakoś specjalnie. Potańczyć, nie. Także no, ostatni mecz, więc damy z siebie wszystko, mam nadzieję. Tak. Ile my tam w ogóle mamy paczaczy na streamie? Paczaczy? Reżyserka, żyjecie tam? Nie. To dobrze, reżyserka nie żyje, generalnie mnie trolują na czacie, chyba komuś złemu oddałem konto. Jak komuś coś brzydkiego powiem, to nie jestem ja. Tymczasem się już tutaj, no pomału będą piki i bany. Jestem ciekaw, czy ta ostatnia gra to będzie
po raz kolejny taka powtórka meczu, który trwa 54 minuty. I będziemy siedzieć tutaj do ulicy, że tak powiem, śmierci. Czy jednak może będzie taki mecz 20-30 minutowy? Zmotywowaliśmy zawodników, żeby skończyli szybko. Tak, napisaliśmy, że mają szybko zagrać i jedziemy na after. Bo oni są zmęczeni, my jesteśmy zmęczeni i generalnie chcemy się po prostu dobrze bawić. No i ta gra jest... No jeszcze piku, spokojnie, czad, nie płaczcie, na razie zbieramy tak. Tutaj. No, nie ma piku, bo mi kliknąłem niestety taki łup. Takie. Sobie kliknął, no i cóż, znikło wszystko. Zjadłeś scenę. Dokładnie. Wbiłem mojego 121 staka. 121. No, jednego z tych. Dobra, wszyscy są prawie ready, możesz mi napisać, że jesteśmy ready. No ale to znowu mi się łączy. Napisz tylko jedy, wciśnij Enter. Oj, teraz nic nie wciskaj, poczekaj, aż w końcu mam piki, tylko zmień scenę, ale myślisz, że będzie okej. Chcą się nachlać i tyle. No ja nie wiem. Chcę. Jestem ciekaw, czy ktoś w ogóle jeszcze tam siedzi na auli. Na pewno ktoś tam jeszcze siedzi i ogląda w tej porze. Czy jednak wszyscy się tam zmyli na konsolki i tu mamy też takiego playrooma, tak naprawdę można wpaść i pograć tutaj ze słowami, że tak powiem, polskiej sceny League of Legends. Jakieś takie for fun game'y z Malendix. Bodajże z Elendixem, tak, który ty wcześniej kastował. Pewnie potem wody też potniemy, gdzieś powrzucamy na jakieś kanały i tak dalej. Będziecie w stanie zobaczyć, czy ktoś nie był w stanie ci oglądać. No i mamy piki bany, ja się tutaj rozgadałem. No i Zed woli Bear. No to Zed jest po prostu asasynem, który bez problemu potrafi zberstować przeciwników. No widzieliśmy przed chwilą Lopeza, który też bawił się takiego asasyna, ale Zed jest chyba bardziej skuteczny w tej roli. Tak, ale ja jestem mimo wszystko ciekaw, czy będzie po raz kolejny taki pik, który widzieliśmy w poprzednim meczu, czyli LeBlanc na topie AD Carry, czy będzie coś w takim stylu, taka inna meta totalnie, jakiś taki outplay w ten sposób. No, zobaczymy. Jestem ciekawy, czym właśnie nas zaskoczą zawodnicy. Widzimy kolejne bany, to m.in. Kaylee, która słynie ze swojej super umiejętności Intervention, dzięki czemu może zablokować, czy daje nieśmiertelność na kilka sekund wybranej przez wybranej postaci. No i mamy Miss Fortune. No, ten ban mnie trochę zaskakuje, bo mówię, że są chyba lepsze. Są lepsze, no oczywiście. Oj, nie mamy zbanowanego Thresha. Przy okazji Karthus. No i patrz, first pick. No miałeś rację. Thresh to jest po prostu instant log. Jeżeli nie jest zbanowany, to jak najbardziej, to strasznie tak. Mocny. To dzień. Chyba pierwszy raz na ten turniej, czy ten, który komentujemy, czy już był jeszcze Thresh podczas gier komentowany? Wydaje mi się, że zazwyczaj był banowany. Nawet w tym ostatnim piku, jeżeli tam chcieli wymusić się zawodnicy jakąś inną strategię na przeciwnikach, to i tak byli zmuszeni do tego na ostatniego bana na Thresh. No i widzimy, że od razu z first picka i odpowiedzią jest oczywiście Leona Caitlyn. Bardzo mocne. No tak, Caitlyn to twój ulubiony AD Carry, którym z pewnością potrafisz grać równie dobrze, co gracze na turnieju. Tak. I jest to chyba jeden z najpopularniejszych wyborów dzisiaj. No, tak samo jak Varus, którego... Tak, i od razu kontrolnięty Varus. Nie dziwi pojawienie. O, jest Lee Sin po raz pierwszy. Lee Sin, no nie dziwi. To jest z kolei moja ulubiona postać, ponieważ te wszystkie kombinacje, te wszystkie drogi, ucieczki, inicjacje, jakie otwierają się przed Lee Sinem, dzięki m.in. umiejętności, czy możliwości doskoczenia do Warda, przyciągnięcia się właśnie do Miniona. To jest fantastyczne, prawda? Jeżeli jeszcze połączymy do tego to streczem, tak, to dokładnie. Można raczej cuda. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jakich czempionów wybiorą dalej. Mają tu jeszcze dwa piki, więc pewnie jakieś takie postacie, które z Ultimate'a tam Crowd Control Skills i to wykorzystają. No i widzimy Nocturna, więc no, tak naprawdę nie jest zbanowany, nie wiem, Shen, nie wiem, co tam jeszcze mówić. Słowo nas słychać, to... Nie, to tylko u jednego z podobno z oglądaczy, że to tak nazwę. Wcześniej było ok, więc myślę, że tutaj nic nie trzeba zmieniać na razie w ustawieniu, bo jeszcze coś popsujemy do końca, szczególnie, że Filip tutaj... O, i tak jak mówiłem, patrz, od razu jest Pikshena, więc już dwie postacie udało mi się dzisiaj zgadnąć. Twisted Fate, on też był banowany tak, jednak. Twisted Fate był we wszystkich grach banowany i widzimy, że ta drużyna fioletowa nie zbanowała ani Thresha, ani w zasadzie Twisted Fate od razu spikowała. Z tego co pamiętam ponadto, to wydaje mi się, że ten gracz grający, czy Miller właśnie drużynę Poezja Team właśnie bardzo lubi, Twisted Fate'a. No i zobaczymy właśnie co z tego ostatecznie. No i ostatni pik oczywiście dla drużyny tej z prawej strony. Znaczy też jeszcze jest tyle dobre, że właśnie jeżeli przeciwnicy pikteli Shen'a, to wiadomo, Shen ma, może się przeteleportować do swojego sojusznika na tej mapie. Ale Twisted Fate tak samo, będzie mógł bez problemu w miarę to skontrolować. Czyli jeszcze drużyna fioletowa wybrała Nocturne, więc to będzie jakby zdwojone i ten Twisted Fate może nie będzie w stanie aż tak. Pytanie, co jeszcze dobiorą? Jakieś CC, może bardziej, bo już mają Leone, w zasadzie Sphere jest Dash. Chociaż z drugiej strony, no Shen od 6 levelu jest w stanie
no, że tak powiem, roamować gdzieś tam sobie, no, kaszki, tak, nie w każdej chwili skacze. O, i anime po raz kolejny. Sporo anime dzisiaj widzimy na tych naszych streamach, przy tych naszych meczach. Cóż, nie. Mnie zastanawia właśnie, czy Lee Sin będzie w dżungli, czy jednak może Xin Zhao pójdzie do lasu. Ja tu interpretuję, bo podobnie mikro źle działa, więc od razu zrobimy tak, myślę, że będzie lepiej. Będzie lepiej. Jak jest najlepiej. Jak jest feedback z czatu, to jest najlepiej, bo od razu wiemy na bieżąco, czy poprawiło się coś, czy nie. Bo nasza reżyserka jest w takim stopniu, że oni już... Mazak siedzi, sprawdza sobie Facebooka i robi solo queue obok. Także jest ogarnięta reżyserka na maksa. Tymczasem, no, jeżeli chodzi o piki, to by się wydaje mi się, że Thresh w połączeniu tam z Xinem i z Lee Sinem może więcej zdziałać. Znaczy, wiesz co, zależy jak oni to wykorzystają, ponieważ Nocturne, jeżeli dobrze zgra się z Shenem, będą siedzieć po prostu spustoszenie na mapie. Ale jeżeli Lee Sin będzie wiedział mniej więcej, gdzie ten Nocturne podąża, gdzie będzie chciał się zaatakować i przewidzi mniej więcej to, i razem z Twisted Fate'em tam się znajdzie na tej danej linii, to sądzę, że właśnie drużyna niebieska będzie mogła bez problemów obrócić te teamfighty, te walki drużynowe na swoją korzyść. No i do tego dojdzie jeszcze teleport na Twisted Fate'ie. Czyli no, jakiś poważne. Tam do Warda oczywiście zawsze może przeteleportować ze stunem gdzieś przygotowanym. I... No, czyli to jest w ogóle taka mobilność do kwadratu. To jest mega zagrożenie dla dolnej linii przeciwnej drużyny, bo no, w zasadzie jeżeli widzimy już, że Twisted Fate się teleportuje i jesteśmy gdzieś tam bardziej do przodu z puszowaniem, to nie jesteśmy do końca nic w stanie zrobić. No, możemy tylko... Coś mi tu reżyserka opowiada, co? A, no dobra, to jest wszystko ogarnięte. No i mamy regulaminowe 3 minutki czasu, żeby coś jeszcze pogadać. A w kwestii Twisted Fate'a, to wydaje mi się też, że jeżeli właśnie drużyna niebieska zdecyduje się, znaczy będzie w stanie, nie wiem, wyłączyć z gry przeciwnego AD Carry. Bo wyobraź sobie, załóżmy, że na 6 poziomie, znaczy 6 poziom bija właśnie Twisted Fate, przychodzi na gank na bota, zabijają tego Carry, i potem przychodzi ten Carry z powrotem na linię i leci teleport. Dokładnie, i znowu zostaje odesłany do bazy i dzięki temu, jeżeli coś takiego pokombinował właśnie w tą stronę, to sądzę, że Varus będzie potem mógł ponieść w momencie, swoją drużynę. Tak, ale jak w momencie teleportacji tam Twisteda na dół, to od razu jest kontra, mi się wydaje, Shena, nie? I mamy sytuację 3-3 i to będzie potem zależeć od tego, jak się tam potoczy ten teamfight. Znaczy właśnie wydaje mi się, że po to wzięli właśnie tego Xin Zhao, który jest w stanie podrzucić tego Shena i przerwać mu tą super umiejętność, więc może w tym ale to są takie metoda. Momenty, które... No nie, ciężko mi się wydaje, żeby to tak zgrać, bo Shen tak naprawdę odskoczy gdzieś tam, zdaszuje na bok, puszcza ulti, nie wiem czy Xin jest tam w stanie aż tak doskoczyć, zależy to jak będzie wyglądać cała linia, nie? No w każdym razie kompozycje są ciekawe, gracze nas pozytywnie zaskoczyli właśnie wyborami czempionów i mamy tylko nadzieję, że okej, Kragera będzie wyrównana, znaczy na to liczymy, ale niech nie trwa godziny, proszę. No, mam nadzieję, że nas tutaj noc nie zostanie, jeszcze jest w miarę jasno za oknem, no ale cóż, no, mnie ciągle ciekawi ten, że tak powiem, ban Karthusa, no, bacie Karthusa w tej chwili, no, może chodziło ich setup główny, bo Karthus w sumie jakby tam zagrozić, na Shena, na Nocturna. Może, nie wiem, bali się jakiejś kombinacji, bądź wiedzieli, że właśnie przeciwnicy dobrze grają Karthusem i temu może tam coś, chociaż widzieliśmy wcześniej, że Anivia sobie nawet radziła z Karthusem chyba. Może po prostu nie lubią Karthusa, właśnie boją się tego jego wciskania R i nie no wiem. Tak, Karthus albo jest OP-banem, ale tak. Jak widzimy, no przez to, że zbanowali Corsair, zbanowali Thresha. Albo jeden z dzisiejszym graczy, turnieju tak. Thresha, wszyscy polowali na Thresha, że tak powiem. I widzieliśmy od razu piknięty w spiku. Czy wiesz, jeszcze jest taka opcja, że po prostu może drużyna, klawiatura drużyny na pilotowie u jednego gracza po prostu nie miała tej literki R i właśnie dlatego stwierdzili, że zbanują tego Karthusa, bo Karthus bez R. To nie ta sama siła, nie ta sama liga. No tak. Jakbyś mógł przyłączyć na... Ja już przełączam scenę mniej więcej. Masz chwilę, wygarnia, musisz tamto. Okej. Okay. Powciskać. Kto to jest to? Filip, ucz się, stary. Tu mamy Filipa, zaraz go pokierujemy. Na dole? Na dole. Tak, bo tu hasło mam magiczne, bo jesteśmy na wydziale informatycznym, więc wszystko jest na hasło, dosłownie wszystko. Nic się tutaj zrobić bez hasła się nie da, wszystkie te karty. Tak, ale jak mówiłem, zapraszamy na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, czyli ktoś bardzo chce studiować właśnie i się zastanawia, bądź waha, bo może woli zostać profesjonalnym graczem w League of Legends bądź Ninja, to jednak zapraszamy tutaj, bo tu są wspaniali wykładowcy, wspaniali ludzie
i naprawdę czegoś będzie można się tutaj nauczyć. Nawet ostatnio zaczęliśmy tutaj komentować skiny, widzimy Valkyria, Leona, Dragon Fist Lissin, tak? To jest, mi się wydaje, jeden z lepszych skinów na Lissina. Ja mam tego, ja mam White Eye Lissina, nie wiem, jakoś tak kupiłem, ale jakoś tak trochę A jeszcze layout musimy tylko włączyć w opsie. I wszystko już mamy, dokładnie tak, okay. Filip sobie widzę radzi elegancko. Tak, już coraz lepiej sobie radzę. Tutaj widzimy, że drużyny obie ruszyły z impetem, czy tak bardziej w sumie drużyna czerwona, chyba będą starali się zinwajdować, bądź zająć przynajmniej jakąś dobrą pozycję, by przeszkodzić inwajdowi przeciwniku, bo drużyna niebieska o wiele wolniej wyruszyła z bazy. No nie wiem, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj będziemy spokojnie będzie początek, na żadnym streamie. Przy żadnej z dzisiejszych gier nie mieliśmy, że tak powiem, potrzeby. Tak, masz ustawić ikonki, Filip. Aha, czat okay. Cię napomina. Nie mieliśmy przy żadnej z dzisiejszych gier ani razu sytuacji, gdzie był jakiś taki niesamowity inwej. Zazwyczaj bardzo spokojnie grały obydwie drużyny, więc i w tym wypadku, chociaż tutaj trash trochę tak nierozważnie, nie może zwardować się, tak w końcu zwardowane, poszedł tam daleko w zasadzie. Nie wiem, myślę, że jakby się decydowali go łapać, to przynajmniej flash byłby tu zużyty. Ale Thresh jest fenomenalną postacią, naprawdę bardzo uwielbiam Thresha i jeżeli ktoś z Was jeszcze rozważa zakup tego czempiona, to ja polecam, chociaż Riot zapowiada jego osłabienie, jego nerfy, no bo jest no po prostu... No tak, no i teraz mają wizję tam Thresha. Tutaj widzimy jakieś pingi, nie wiem czy oni widzą tych graczy. A czy oni się chyba tam nie zdecydują na wejście? Drużyna... No i idą sobie oczywiście do dżungli, wracają, więc takie standardowe na starcie, no jak to nazwać, world poke taki. Ciubanie wardem takie typowo, żeby po prostu mieć jakąś na początku wizję i oprócz tego, żeby samemu tam gdzieś pogrozić paluchem przeciwnikowi. Dokładnie. To jeszcze widzimy, że Nocturne zacznie od Reda, więc chyba będzie chciał po prostu jak najszybciej znaleźć się na dolnej linii, bo ja to tak zawsze rozpatruję, że jeżeli zaczynasz od blue, prawda, czy grając jako czerwony, to chcesz iść do góry. Jeżeli chcesz od Reda, to w zależności właśnie od tego, jak tam się potoczy też trochę. No z kolei tutaj widzimy, że Lissi ma z kolei odwrotną taktykę, że albo zdecyduje się na szybkiego ganka, albo będzie właśnie się starał się jak najszybciej dotrzeć na górną linię, po drodze zabierając wraty, zabierając wilki i blue buffa. Dokładnie tak. No i na górze mamy Shang Tsung, tak jak wspominaliśmy wcześniej, oczywiście Twisted Anivia. Że pierwsze nie wiem, czy Twisted, chociaż on tam z tą niebieską kartą. O, no i tutaj pierwsza wymiana taka. Myślę, że to jest po prostu taki leciutki poke. Widzimy 5 potionów w naszenie i 3 w zasadzie na Xinie. Czyli jednak Xin zdecydował się na to standardowe rozpoczęcie, czyli mikstura, ten health potion, ten czerwony potek, 4 potki oraz ward. No, takie standardowe rozpoczęcie, zresztą dzisiaj już omawialiśmy. Ale widzimy, że cały czas... Powiedzmy sobie szczerze, tego... oj, tu nawet próbuję go zabić, może się mu uda wejść, bo jest Ignite, ale ja nie wiem, czy jest w stanie ten Ignite go zabić, czy mu braknie... Chyba mu braknie tam tych tików tak zwanych. Tak, no udało mu się przejść, ale dzięki temu właśnie tu bić będzie bez problemu zwiększyć przewagę nad tą farmą. Widzimy, że już nie tutaj nie wiem, że większą farmę. Shen ma tylko 3 razy hity, to ta farma rozbije się o turret, więc tak, no, on się... traci okazję na to, żeby zdobyć exp i zdobyć las hity. On się zresztą wróci, potem będzie miał te 2 golenie. Oj, nie, też teraz widzimy, ale będzie sytuacja 3-2, ponieważ nadchodzi tutaj Nocturne jeszcze jest, cleanse użyty przez Varusa i ucieka, czy ona jeszcze spróbuje złapać. Widzimy trzeci poziom Nocturne, to daje tak naprawdę wielką przewagę w momencie takiego początkowego ganku. No i no, była to dosyć taka niebezpieczna sytuacja, bo Thresh jakby chciał zainicjować, ale nie widział tego Nocturna, który się tutaj skradał w ciemnościach. Szczerze powiedziawszy, że jeżeli Varus zdecydowałby się nie wziąć cleansa, to byłby martwy. Byłby martwy. Bariera, myślę, że bariera to jednak... Nie, na pewno wręcz byłby martwy. Patrz, jak ten Thresh obija tam Leona, no nie jest niesamowity. No, ale znowu nadchodzi Nocturne, oni chyba totalnie nie zdają sobie sprawy z tego. I chyba Thresh teraz będzie zmuszony, chyba go jednak zabiłem, jeszcze Varus tu wchodzi, jest flash. Jest fear na Threshu, ale mam sytuację teraz 2-1, strasznie mało życia ma Leona. No jest oczywiście latarnia i chyba się uda, nie splashował Nocturne. Mój Boże, jaka ta postać jest silna. Oj, chyba złapał Kevin, co tu się dzieje? Jeszcze oczywiście cleanse i łapie jeden strzał z wieży. I właśnie tak, no i właśnie to jest kwintesencja tej niesamowitej siły Thresha. 3-2 i Varus ma całe życie, a Thresh jeszcze żyje, jeszcze jest w stanie pozostać na linii. Moim zdaniem to jest po prostu... Totalnie wypstrykali się, tylko z summoner speli obydwa, tak, obydwie dokładnie. Drużyny. No nic, zmuszeni są do recallu oczywiście. Zobaczmy, co tu się dzieje na midzie. Anika sobie last hit to jest spokojnie, patrz, ma już prawie 2 razy więcej CS-u, 2 razy więcej stworów niż Twisted Fate. No moim zdaniem jest to dosyć... I Caitlyn, drugi Doran.
Nie jakieś tam buty. Nie lubisz tego. Ja nie lubię. Ja osobiście strasznie nie lubię. Jeden niż jeden Doran to jest moim zdaniem trochę taka strata. Ale no cóż, ja... Im więcej Doranów moim zdaniem potem się w lejcie traci, ale no może to, wiesz, no jednak połączenie tutaj z Leoną może dać jakiegoś fraga na tym treszu. Może to jest jakaś kontra, może to jest jakaś po prostu odpowiedź na to, że oni mają tego tresza i niesamowicie agresywnie gra ten tresz, mimo nawet pomocy ze strony Nocturna nie byli w stanie tutaj zabić. Widać, że mają w obydwu krzakach oczywiście wardy i nie widzą po raz kolejny wejścia tutaj z mida, że tak powiem, od strony tutaj rzeczki. Bo jest ping, ward i po raz trzeci. Tu, ale widzimy tutaj Lee Sina zmierzającego właśnie dolną linią. Będzie chyba postarał się zrobić tak zwane kombo z latarnią z dreszem, czyli teraz po prostu przyciągnie, rzuci latarnię do tyłu. Lee Sin dzięki temu będzie bez problemów doskoczyć. Jest to moim zdaniem jedna z najlepszych inicjacji w grze. I sądzę, że zaraz się tego doczekamy, chociaż tutaj Caitlyn bardzo intensywnie. Łapie Caitlyn i tak, jest tak, to, co ty wcześniej powiedziałeś. I czy będzie jakiś dive? No zabrakło damage'u, zabrakło tam troszkę. Mi się wydaje, że zabrakło chyba nie tyle damage'u, co odległości. Oni się po prostu bali pójść bezpośrednio pod wieżyczkę, bali się zaatakować. Dokładnie tak, oni wiedzieli, że coś się szykuje prawdopodobnie. I w momencie, jeżeli zostajesz złapany przez stresza, to w zasadzie wiesz, że musisz uciekać. Szczególnie w tego typu turnieju, gdzie jeszcze nie padł First Blood i tak dalej. No tak, przypominamy cały czas, że te drużyny grają o wszystko. Grają o występ na trzeciej, drugiej fazie turnieju, czyli już tej drobince pucharowej. Dokładnie tak. I ta drużyna, która wygra ten mecz, która i wygra ten pojedynek, będzie miała okazję... Myślisz, że coś tu działa? Ma czwarty poziom. Co to może jak go złapie na stunie, jest złapany Twisted Fate, może tam będzie uciekać, próbować na fleszu i próbuje tutaj trzeba ultować się próbował stamtąd. Mamy First Blood dla Nivi. Brawo. I udało się chłopakom jednak złapać Twisteda. Naprawdę lodowy ptak przymroził tego Twisted Fate'a, pokazał mu, gdzie raki zimują. Na górnej linii chyba spokój, chyba starają się gracze po prostu zachować cały czas tą siłę, starają się... I trzech zawodników praskali na bocie, tam była kolejna próba z tym Lee Sinem. Strasznie agresywnie zagrywają z tej niebieskiej. Jak masz tresza po prostu swojej drużynie, to jak masz grać? Musisz grać agresywnie, musisz grać z pełnym impetem, z pełną finezją i pokazywać, że hello, ja jestem treszem. Daliście mi piknąć tak świetną postać, więc teraz muszę to wykorzystać, prawda? I on stara się, ten gracz, właśnie grając tutaj treszem, stara się cały czas to udowodnić, cały czas połkuje przeciwników, cały czas ich podgryza, cały czas ich uderza tym swoim biczem. Apexin? No, próbuję tutaj skakać. Faktycznie, to jest Apexin. No to mówię ci, że Apexin, no. Za dużo CFHD mi się wydaje. Dokładnie, ale mamy podobną sytuację jak ostatni, no. W ostatnim meczu, gdzie mieliśmy Adele Blanc, teraz mamy Apexina. Nie wiem, ale widzimy, nie wiem, co zawodnicy piją na tym turnieju, chyba nas może oni, nie raczą. Oni już mieli afterparty. Ale patrz, tak, widzimy, że tutaj Twisted Fate chyba weźmie Blue i będzie chyba zmierzał na górną linię. Nie wiem, nie zobaczymy, co z tego wyniknie. No, który chciał iść na chwilę, przez chwilę właśnie do góry, ale tutaj lecą pingi, że jednak chyba jest tutaj bard, jest tutaj jakaś czujka i no, który zdecyduje się na nawraty. Co się dzieje na dolnej linii, bo to chyba jest najciekawiej, tak przynajmniej się wydaje. No, Thresh stara się zonować efektywnie przeciwników, ale widzimy po raz kolejny złapanego Twisted Fate'a. Straci, bo jeszcze mamy Ultimate Nocturna i chyba bezproblemowo Ignite poszedł i czy go dobiją? Udaje się mimo tego shielda od Lee Sina i chyba nawet dubla tutaj wbiją, co prawda red na Lee Sina. Oj, nie trafiony tym stunem, jeżeli by został trafiony, myślę, że to był bezproblemowy frag, ale jeszcze dalej tutaj gonią. Mamy tutaj nawet Shena skacze jeszcze z fenomenalny dash. Brawo, naprawdę idealny timing z red buffem, Shen skakuje. Ładnie to zgrali, naprawdę fantastycznie obliczyli, w którym momencie pojawił się Shen, który tylko wystarczyło, że stuntował i oznaczało to już z automatu śmierć Lee Sina. Znaczy, jeżeli ta kulka od Nivi trafiłaby Lee Sina, to myślę, że go tam nawet z użycia Ultimate Shina udałoby się tam dobić, ale no cóż. Widzimy, że Varus się wraca do sklepu, do bazy, zaraz zakupi jakieś przedmioty. Bije Swords i buty, czy... O i chyba teraz zostaje jeszcze trochę złapany, zobacz, jest exhaust, Leona zdecydowanie chce się go bić, ale Caitlyn chyba nie za bardzo przekonana co do tego pomysłu, więc tracą summoner spell w zasadzie za darmo. No i tak jak pytałeś się, oj chyba Ruined King jednak będzie na Avarusie. Ja jestem wielkim fanem właśnie zaczynania z Ruined Kingiem na Avarusie, bo uważam, że te kumulujące się procentówka właśnie z podwu Varusa oraz Blade of the Ruined King, doskonale, fenomenalnie działają. No i rośnie przewaga, 3-0 w 9 minucie, 10. No,
to się coraz gorzej. Pytanie, kiedy zaczną się te, ta faza pod Drake'iem, to stanie? Czy jednak Drake będzie z łatwością zebrany na czerwony? Jeszcze Xin tu widzimy z Armletem, to jest jednak chyba Pexin. Ten turniej zaskakuje nas z każdą minutą. Czy wydaje mi się, że oni zaczną się bić do Drake'a, gdy ten Twisted Fate pokaże, że on jednak ma tego globalnego, czy prawie że globalnego Ultimate, on ma bardzo duży zasięg i stara się pokazywać w jak największej liczbie miejsc, prawda? Pójdzie na górę, potem teleportuje się jeszcze na dół, tak. I dzięki temu będzie mógł uzyskiwać przewagę dla swojej drużyny i wtedy sądzę, że drużyna właśnie czerwona będzie szukała. No i teraz zmuszony do ucieczki Xin zauważył tego Noctura bodajże, widzi, jest Ignite i nawet dajwują go pod turetem, nie wiedziałem do końca, że go spróbuję tam zabić. 4-0. No i mamy 4-0. Czat się pyta, czy Xin jest pijany. No nie wiem. Ma co prawda Armleta, nie wiem co tutaj chodzi. No, jak już to Cebek wspominał, zawodnicy zaskakują nas bardzo na tym turnieju. Myślę, że to jest taka próba jak z tą Adele Blanc, tylko taka trochę nieudana, taki strzał w stopę z tym Xinem. Może myśleli, że tak, mogą być tak samo dobrze jak mu się pysie, ale na chyba czegoś tu brakuje w tym pomyśle. Aczkolwiek przed chwilą tak mi się wydawało przez pierwsze parę chwil, o Twisted się jeszcze na górę teleportuje, że ten Xin tak trochę cisnął tam tego Szyna, ale przyszedł Nocturne i wspólnie go tam 2-1 rozgromili. No i ten botlane, który tutaj jest mega ciągle pchany przez niebieskich. Tak jak wspominałem wcześniej, no mogli mi się wydaje, że zabić tego Thresha używając Exhausta, no ale został zużyty, Caitlyn w ogóle nie zainteresowana była tam. Aj, słaby ten hub już tu prawie. No już tak trochę na pokaz, wydaje mi się, że przynajmniej, mana kosty na kół Thresha nie są duże, więc on może próbować, może szukać tej okazji, może się cały czas starać, aby właśnie osiągnąć jak najlepszy efekt. Twisted Fate tutaj widzimy w farmie sobie pod turetem. Thresh cały czas będzie starał się podgradzać, cały czas będzie się starał właśnie uderzać tą Caitlyn czy Leonę. Odsuwając ich od farmy, bo widzimy, że... Ale zobacz, że on się stara, to jest logiczne, ale stara się... Przyciągać Caitlyn mimo wszystko, bo on chyba wie, że jeżeli przyciągnie Leona, to ale Anivia idzie na bota, teraz Anivia idzie na bota. Zauważ, że on ultimate puszczony razem z ultimate'em Shina, ale to mamy Anivia. Nie pykło i tak, jak mówisz, Anivia jeszcze wchodzi i mamy tutaj totalnie 5 zawodników czerwonych, czy uda się im urodzić, mamy tutaj nawet wymianę 1-1, więc nie wiem czy warto i tutaj słowo. Na Shinie cały czas jest sfokusowana ta wieża z chyba ultimate'em bodajże Varusa puszczony. I stał miejscu, więc na tym Lissinie. W zasadzie wymiana 1-1, 5 zawodników czerwonych zmuszonych tu do zejścia na botę, tymczasem właśnie niebieski Xin Cao wykorzystuje tę chwilę takiego zgrupowania się na dole czerwonych i kończy na tobie turet. No widzisz, pytałeś ale się o smoka, jest Drake, ale musi być drużyna, tak, drużyna czerwona w 12 minucie zabiera się za robienie smoka. Zobaczymy, czy przeciwnicy będą stanie im jakoś właśnie przeszkodzić, może tutaj Lissin wykorzysta. Nie mają tam kompletnej wizji, więc... No niestety, trochę zabrakło. Trochę zabrakło, ale patrz, Xin dalej dzielnie tutaj puszuje, taktyka na CFHD, czyli puszy i być potem nieśmiertelny dzięki... Więc wymiana ciągle na korzyść czerwonych, tak czy siak. Zrobili w zasadzie smoka, stracili za to turet i jednego gościa, no ale w zasadzie tam była 1-1 wymiana, więc jest Drake za wieżę, można powiedzieć, więc tak, porównanie. No, Drake tak. Się zawsze odrodzi, a turet nie bardzo. Tak, no z i to... Z jednej strony. Zresztą... Wiadomo, no, gra nie polega właśnie na zabiciu Barona Noshora, czy tam właśnie Drake'a, tylko właśnie na spuszczowaniu tych wszystkich wieżyczek, przepchnięciu aż do Nexusa i rozwalaniu tego finałowego budynku drużyny. Oj, mam jakąś pauzę w trakcie gry, więc może... Może jednak jest pijany i właśnie osunął się... Bądź muszą sobie coś dolać. Właśnie. Nie wiem jak to tam wygląda, nie widzimy z tej pozycji graczy. No ja zobaczymy, może coś tutaj piszą. Może no, nie, może lepiej nic nie wciskaj, bo tam się coś powyłącza, ale... Okay, ja już tak, wiesz, zapobiegawczo. Wiem. Byłoby trochę słabo, już się zrobiłem, zgasiło. Miss klika już drugiego się nie opłaca. Tak. Jeżeli chodzi o to, czy jutro się będzie coś działo, o, już widzę, że ktoś na moim koncie udostępnił. To przecież nie ty, ja widzę, że to na telefonie podstałem tutaj już piszę, żeby być po prostu na bieżąco cały czas i... Dokładnie. Mamy tu cosplaye, bardzo fajne cosplaye, muszę przyznać. Jana i Katarinę gdzieś tam widziałem, przechadzały się. Fenomenalnie wyglądały dziewczyny, naprawdę super. Albo chłopaki zrobili pauzę i poszli na after już. Stwierdzili, że to grają gdzieś poza komputerami i strefą UMCS-u. Maniek oczywiście, że będzie. Maniek jest pozytywnym człowiekiem, pozytywnie zakręcony i jeżeli chcecie go spotkać, jeżeli chcecie się spotkać z nim porozmawiać, to jak najbardziej.
No i co, no i jest Chalice na Nivi. W zeszłej grze mieliśmy zamiast 6, mieliśmy łezkę, stakowanie łezki. W tym wypadku, o, jest gra wznawiana. 3 sekundy. Dolali i możemy grać. Dolali, tak, uzupełnili płyny pewnie, chłopcy jadą dalej. Zauważ, że Xin teraz przestał składać AP i zaczął atak speed. Ja nie wiem, co on składa. A nie jakieś takie Melady czy coś tam. Możliwe. Melady chyba się składa z dwóch daggerów, przynajmniej tak mi się... Możliwe, no też się składa Ring Kinga w zasadzie, więc niewiadoma jedna wielka. Więc zobaczymy, co się będzie działo dalej. No. 1-0 w turetach, mimo wszystko czerwoni w fragach prowadzą straszliwie, 3-0 ma Anivia. No ale przewaga złocie tylko 1000 złota, więc to... No nadrobili tym jednym turetem, no niby Drake został zrobiony dla czerwonych, a jednak gold się nie zgadza, hajs się nie zgadza. Hajs się nie zgadza, niestety. 5 fragów Drake i hajs się nie zgadza. No niestety hajs się nie zgadza. Jeśli chodzi o farmę trochę tutaj mniej po prostu mają. No Anivia trzyma farmę, trzyma poziom jak najbardziej. No jedynie Anivia, no tak, no, Varus oczywiście więcej, tu Xin nawet, o dziwo, Drunken Xin. No jak on cały czas na tej górnej linii siedzi, przecież tam Shen tam zszedł, czy to właśnie na midę, czy tam na tym bocie pomaga. Chyba mamy na midzie, tutaj próba złapania Anivi, jest nawet teleportacja taka trochę z boku, jest kopnięcie Lissina, skacze się na którą, tutaj próbuje latować Anivi i co? Instant killują Twisted Fate'a. Ale patrz jakie place, jak próbował. Kill. I chyba bezproblemowo go dobiją i zostawi Nocturnowi fraga. Jeszcze Anivia próbowała kulką i chyba na top lane'ie coś się dzieje. Shen tam wymienia się z Xinem, ale chyba na spokojnie. Nawet spalony był Ignite, więc Xin bodajże się bał tam. No Anivia 4-0 to wymiany. Będzie bolało. To taki nasz polski Frogen, kto wie. Może właśnie... Możliwe, 4-0. Drużyna w kolejnej edycji LCS-u wystąpi i będą... Miażdżyć Anivią. Tak, dokładnie. Będą miażdżyć jak Anivią, jak CLG EU w drugim sezonie. I mamy kolejny engage. Teraz Leona skakuje na Varusa i po raz kolejny jest Exos, ale jest też counter Exos na Caitlyn i ona tutaj przegrywa. Jeszcze mamy teleportację, więc znowu sytuacja 3-2. Czy uda się zabić Leonę? Niestety chyba nie. Poszedł Ultimate i Twisted Fate skakuje, więc... Co chwilę przybywa nam nowych zawodników na polu bitwy i wymiana, znowu wyrównanie, 1-1, jedynie Caitlyn tam bardzo mało szczęścia, przychodzi Anivia, ona ma 4-0, czy będzie kolejny frag, jest piąty frag dla Anivi, świetny tutaj nawet wall, spowalnia Thresha, jeszcze próbuje bić Thresh kompletnie, jakąś drugą stronę zaczyna uciekać, więc myślę chyba, że tu razem z Lissinem uda się im zabić obydwu zawodników czerwonych, niestety nie udaje się, więc 6 fraga wbija Anivia, niesamowicie nafidowana. No mówiąc, Anivia boli. Anivia naprawdę boli, potrafi mocno uderzyć tym swoim lodem. 10-2, a 3K golda różnicy. Ale Anivia, jednak Anivia będzie bolała i grać widać, że naprawdę rozumie mechanikę tej postaci, rozumie jak ma nią grać i jak zdobywać przewagę dzięki właśnie takim zagraniom, więc to będzie bolało, że on jest tak mocno likwidowany. Tak, dokładnie tak. Patrzymy ile ma złota. 6800, no znacznie, no. To jest... Jak Thresh razem z Varusem pomału, no trochę mniej, tak czy siak, jeżeli chodzi o Anivię, jeżeli niebieska drużyna się skupi na grze trochę bardziej, na przykład spróbuje gdzieś tam ją wysolować, a też Anivia, jeżeli by się dała w ten sposób gdzieś tam złapać na kimś błędzie, no to ale może patrz, to jest jakaś pułapka na górę, jest Nocturne z Shenem spróbują. Bez wizji totalnie, chyba jakiś bajt ze strony Nocturna, widzisz, no tak na połowie życia wyszedł, ale możliwe, że Xin zdaje sobie sprawę, ale z tego, co idzie. I jest Twisted skacze, więc będziemy mieć sytuację 2-2, może zginie Nocturne, a jeszcze tutaj i karty nie dogoniły, jest skok Xina, więc chyba się mu uda bez problemu zabić Nocturna. Jeszcze ze stunem próbuję dogonić się na Twisted Fate, lecz niestety. No, jak widziałeś, Apex nie zało, jednak zdecydował się na Stingera. Dokładnie tak. Stinger, no. Szczerze powiedziawszy, nie widziałem jeszcze takiego buildu na Xina, żeby Stinger, Armlet. Może to jest klucz do sukcesu, jakiś late game. Jaka ona jest nawidowana, ta nie widzę fenomenalnym wallet, powiedzieć, że musiał się aż wardem ratować, takim ward jumpem Lee Sin. No jednym strzałem mu tutaj, czy dwoma strzałami, pół życia prawie, że... Tak, Anivia, patrz z jaką łatwością czyści te kolejne fale minionów. Naprawdę nie ma z tym najmniejszych trudności, ma najwięcej CS-ów w grze, ma najwięcej zabójstw w grze, więc no... Jest mocna. Dokładnie tak, jest mocna.
Tymczasem, no na botanie... Drake się niedługo powinien pojawić chyba. Dokładnie tak, no. Bo chyba było dzisiaj, że dług jest 10 do 4, więc troszkę tutaj niebieska drużyna nadrabia. No, nie mówmy, że czerwoni już, że tak powiem, zwyciężyli, bo wszystko się może zdarzyć tak naprawdę. Jeżeli Anivia, tak jak wspomniałem wcześniej, zostanie się złapana, to tak naprawdę są w stanie wygrać każdy teamfight. Ponieważ ona tutaj jest chyba największym takim... Ale ma jako, nie? Ona ma jako tak, i Oksina na przykład 30 farmi więcej niż Shen. Ale to jest Apexin. No tak, ale to jest Apexin. No nie wiadomo, czym nas zaskoczy w późniejszej fazie. No tak, no widzieliśmy w końcu Adele Blanc w rękach Ropeza z Shen. Dodatkowo Varus, troszkę lepsze, nie chcę powiedzieć itemy, ale troszkę lepsze farma tutaj niż Caitlyn. Razem z Dreszem od samego startu cisnęli. No i chyba będziemy mieć jakiś place na botanie. Albo Drake, po prostu zdecydują się zrobić Drake'a. Widzą chyba, że Xin gdzieś tam jest z daleko. I to chyba będzie całkowicie darmowy Drake. Chyba, że coś tutaj się... Chyba, że Lee Sin spróbuje skoczyć. Jest, próbuje, skakuje na Leonę. I nie udało się latarnia? Mu zestylować. Jest jeszcze latarnia. O, został tutaj przyciągnięty. Co tu się dzieje? W ogóle skakujesz się na ultimate, więc oprócz zrobienia na Drake'a chyba jeszcze uda się tutaj zabić parę przeciwników niebieskich. Chociaż może jeszcze uciekną. Widzimy tutaj Nocturne goni cały czas, jest żółta karta na Twisted Fate. Jest stun pod wieżą praktycznie. Jeszcze skacze tutaj na drugi koniec teamfightu. Jajo na Anivii po raz pierwszy bodajże. Jest stun i Varus po prostu dobija wszystkich czerwonych. Ale może być to za mało, jeżeli się Anivia właśnie odradza. I Winstant killuje w tym momencie Varusa. Jakie obrażenia. Więc... Widzimy, że to jeszcze Twisted Fate zabił tak. Leonę kartami. Jeszcze masowo. Uda się im złapać, jest kolejny stun, ale wyflyszował w ostatnim momencie. Ultimate leci od Caitlyn, ale leci niestety nie ma takiego damage, żeby go zshotować tym ultimate'em. No dokładnie, no, bardzo ciekawy teamfight, bardzo ciekawa walka drużynowa, ale chyba to był błąd ze strony właśnie niebieskiej, że dali się tak złapać, że chcieli jednak walczyć o to, czy o to, o nic. Bo to nie... Bardzo odważnie, no. Z jednej strony, z drugiej, no Anivia tam była od razu otoczona przez swoich towarzyszy, gdy wbiło się jajko. I w momencie odrodzenia dosłownie zone-shotowała Varusa, który próbował tam podobijać tych czerwonych zawodników. No niestety brakło, miał tylko Ruin Kinga, bo myślę, że jeżeli miał na przykład Infinity Edge, może by się to potoczyło inaczej. Znaczy, w sumie to wszystko zaczęło się od błędu Lee Sina, który skoczył do tego Dragon Spita i nie trafił latarnią. Nie chciałbym go szczerze powiedziawszy nazwać błędem, bo on po prostu... Starał się zestylować tego Drake'a, więc jakiś tam był skok, no nie wyszło. Niestety, ale miał to jest niższy pewien... poziom od Nocturna, więc to jest pewne ryzyko. Był w stanie bez problemu zoutsmite'ować. Bo może niektórzy z was nie wiedzą, ale smite skaluje się razem z poziomem, więc bije mocniej, czym wyższy macie poziom. True damage, tak jest. Tymczasem, no, jeżeli chodzi o wardy, to w tej grze mamy tak biednie z wardami, mi się wydaje. Tak, poprzednie gry były totalnie tak wardowane, były dżungle, że... Ile można, ile można kupować tych wardów? Tak. To przynajmniej coś się dzieje, padają zabójstwa, cały czas widzimy rozlew krwi i o to nam chodzi. Chcemy takiej emocjonującej gry, takiej pełnej Pink Ward teraz, po fakcie, pod Drake'em. Można, no. Szczerze powiedziawszy, z tych 1002 czy tam 3 bodajże nawet 1000 gold gapa zrobiło się nam nagle 5. Więc no, nawet jak tam ci czerwoni powiedzmy mieli w farmie gdzieś tam gorsze statystyki, no ale mieli więcej fragów, no i teraz to się, że tak powiem, kumuluje i pokazuje, no, co znaczą fragi tak naprawdę w tej grze. No i 6-0 na Anivii, która jeszcze nie raz nie zginęła. Masz Roda, Maravadona, Chalice. No jest gruba, jest naprawdę mocna i... Aż mi po prostu brakuje słów, żeby opisywać komplementy dla niej, dla zagrania tego gracza, który wykazuje się niezwykłą determinacją, niezwykłą motywacją, aby zakończyć to jak najszybciej, aby wygrać by jak najbardziej spektakularnie. Manuola i leciutki wręcz pog na Threshu i za pół życia. Chyba zawodnicy jednak chcą jak najszybciej iść na after. Stosują się do naszych wskazań i czy będzie yellow, czy może jakiś... Nie, jest siatka, więc teraz Leona nadchodzi, jest tu na niefortunie Lee Sinie, który podszedł pod ten stun Leony i mamy tutaj jeszcze teleportację Shena i w końcu się udaje zabić Anivię niebieskiej drużynie. Ale nie miała już drugiego jajka, tak, taki nie było jajka po raz drugi. Jedyny, że tak powiem, fokus taki na Anivię, żeby tam w końcu dorwać. No zazłościli się po prostu. Ale tak czy siak czerwoni dalej są w przewadze. Pushują mida, zobacz Thresh teraz nieudany, totalnie hack. Szczerze? Nawet go spuszczony, czyli Shen nie, jednak nie decyduje się łapać
Thresha i nadchodzi Xin do obrony. Trochę spóźniony, tam totalnie nie uczestniczył w tym teamfightie wcześniej. Gdzieś tam pierwszy ich hit, który będzie? Nie, drużyna czerwona się wycofuje. Moim zdaniem powinni chyba jednak zaryzykować, powinni jednak wziąć tego ten inhibitor, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że właśnie głównym zagrożeniem jest Anivia, która jeszcze nie żyła, prawda? Więc spokojnie, bez problemów mogli się pokusić o ten inhibitor, bez problemów mogli postarać się go zniszczyć, ale jednak wybrali wieżyczkę na górnej linii. Tak, bezpieczniejszy wariant, górna wieżyczka. No i w zasadzie wyrównali linię wieżyczek, jaka jest na mapie. 5 turetów do jednego. Cóż tu powiedzieć, no. Odkryty inhibitor. Tak naprawdę 6K golda, no mieliśmy przed chwilą 5K i teraz chyba jakiś play pod baronem dla niebieskich. Oni może zdają sobie sprawę, że czerwoni się trochę wypstrykali tak z wszystkiego, chociaż nie wygląda nawet na to, mają full życia, wszyscy, nadchodzi Anivia. Mamy teraz teleport Twisted Fate'a, łapie Anivię samą tam do świetnej angielskiej, wskakuje jajko. Nie wiem, czy to Twisted nie przypłaci życiem, a jeszcze nadchodzi tutaj Leona z odsieczą, myślę, że Varus zginie. Ginie Varus, jest jeden wymiana, może tutaj jeszcze Leona zostanie dołapana. Twisted Fate wysnajpowany tu przez Caitlyn w tym krzaku i niebiescy po raz kolejny zmuszeni do ucieczki. Pamiętajmy o tym, że mają odkryty inhib i skakuje Xin, Apex Xin. Ładnie się leci. I próbuje tutaj chyba jednak tak ostatkiem sił tam jeszcze walczył Xin. No pewnie wiedział, że zginie tak czy siak, więc po prostu kliknął prawem, no, chciał się tak heroicznie zachować, dokładnie, tak bić przeciwników, pokazać, że jednak ma te przysłowiowe jaja. I zdecydują się chyba zrobić barona, nie jednak recall, więc spokojnie. Nie wiem, czy nie mogliby nawet spróbować tam podejść. Albo odprowadzić jeszcze górną linię. Mi się wydaje, że powinni nawet tyle rzeczy, by mogli. Chociaż powinni. Możliwe, że oni wiedzą o tym, że jeżeli nie zrecallują teraz, to potem może się zrobić fight pod baronem i oni tak, w tym momencie będą zmuszeni do recalla. To było kompletnie na ich niekorzyść, więc po prostu powiększają liczbę fragów. Tak, woleli się wrócić jakby zagrać na spokojnie, bo mieli świadomość tego, że po prostu oni się potem, po spuszczaniu tej górnej linii, oni się wrócą, a przeciwnik od razu zraszuje tego barona i... No i to, potem się ciężko walczy z tym, tak, który ma przewaga do 8-7K pomału skacze i... No i co, no, no, którym widzimy Frozen Mallet, Wriggle jest, Hex na Lee Sinie i zauważ, że niektóre postacie teraz po stronie czerwonych zwiększyły swoją liczbę last hitów na minionek, bo na początku no, lepiej to wygląda, więcej faktycznie fragów było po stronie czerwonych, ale ta różnica golda była malutka i teraz, chyba jest, bo oni wiedzą, że Drake jest zrobiony, więc decydują się zrobić barona niebiescy. Odważnie. Lubię takie zagrania właśnie na trochę granicy. Trochę wolno im idzie ten baron. Nie wiem, czy zdążą. Może czerwoni tutaj jeszcze nadbiegną. Zobacz, Ultimate Twisted Fate'a. On się upewnia, w którym miejscu są czerwoni. Daje pewnie znać tutaj swoim zawodnikom, że zdążą zrobić barona. Jeżeli skakuje baron, czy uda się im uciec teraz bez żadnej straty. Jeszcze Leona nadbiega. Jest puszczony stun, łapie Xina, wskakuje na niego Ultimate. Jest Ultimate Nocturna. Oczywiście Ultimate od razu Xin zaumiera. Varusa i jest strata w postaci Xin cało. Xin ciało, dokładnie, Xin ciało. Ale ja nie wiem, czy on jest takim zagrożeniem. O, tutaj agresywnie. Jeszcze udało się Varusa złapać. Teleportuje się Shen i chyba będzie sytuacja 2-2, 2-3 pod wieżą zdajwowana. Nie są w tym damage, tutaj łapie Leona. I czy się uda? Nie. Jednak niebiescy z blue buffem udaje się im wybronić tą agresywną sytuację. Agresywny play Leony. Ona tam strasznie dostała od tego tureta. I pchają tu inhib. No w każdym razie bardzo podobało mi się to zagranie Leony, gdzie postawiła wszystko na jedną kartę, zużyła tego flasha, żeby właśnie przytrzymać przeciwników i postarać się ich dogonić. Ja lubię właśnie takie zagrania, gdzie można wykazać się odwagą. Ona po prostu wie, że mają przewagę i tak. Wie o tym, że jeżeli ona pójdzie, to... Tak, że jej drużyna pójdzie za nią, ona po prostu ma świadomość tego, że ona ma całą drużynę ze swoimi plecami, że ona nie jest sama. No i teraz na sobie taka sytuacja, że czyszczą dżunglę niebieskich i tresowane. Przychodzą i jakby szybko skontrować, taki szybki powrót do ataku i chyba jednak zmuszeni są do odwrotu, mam sytuację 4-3, ginie oczywiście Thresh złapany, kolejny frag dla Anivii 7-2, no i 21-8 dla czerwonych zawodników. No patrz, nawet mimo tego blue buffa, no ciężko tu mają niebiescy. Niestety, no ale... No i dolny turet w takim razie, więc wzięli niby ci niebiescy. Kolejna wieżyczka dla czerwonych. Znaczy wzięli niby ci niebiescy tego barona, ale no, nie widać jakby mieli jakoś przewagę, nie widać, że jakoś powrócili do gry. Jakoś nie są w stanie wykorzystać tych dodatkowych obrażeń i regeneracji. No ostatnimi czasy nawet Caitlyn parę fragów złapała. Zauważ, że ma 6-1. 6-1, więc... ładnie, elegancko, naprawdę. A w przedmiotach? No patrz, w ogóle kompletnie inne ścieżki jakby rozwoju zdecydowali się na Sivarus oraz Caitlyn. Caitlyn zraszała Infinity Edge, potem kupiła Zilla. Mi się wydaje, że Infinity Edge to jest taki po prostu item zaraz po, nie wiem,
po butach, bo scepter jest po prostu taki kosmetyczny, żeby był life sustain jakiś na początku i to potem się zmienia w rankinga czy coś. No ale Infinity Edge myślę, że to jest kluczowy naprawdę na Caitlyn item. A nie myślisz, że nawarł się trochę za szybko ten Last Whisper? W tej sytuacji jestem w stanie się z tą zgodzić, ponieważ no, są w takiej opresji niesamowitej niebiescy, więc myślę, że jakiś... Może też Infinity Edge byłby lepszy, tak, albo... No tak patrzę, oni nie mają aż tyle tego pancerza. No, niby tutaj Shen ma Sunfire Cape'a, niby ma Ninja Tabi, ale... Wydaje mi się, że ten gracz musi jeszcze odrobinę wstrzymać z tym... Patrz jak daleko na midzie czerwoni mają Warda, oni tutaj zaraz pod bazą. No i oczywiście Inhib leży. W tej chwili czerwoni są w stanie robić co chcą na mapie. Zmuszeni do totalnej defensywy niebiescy. Mniej fragów, Inhib w plecy. No, ciężko. Nie widzę tego za bardzo dla nich. Caitlyn wzięła przed chwilą Rada. Widzieliśmy, że tutaj Lona próbowała inicjować na Twisted Fate. No, na szczęście dlatego hazardziste udało mu się uniknąć przyciągnięcia Leony. Widzimy, że cała drużyna czerwona stara się przepchnąć środkową linię. Mamy tutaj no i nadchodzą super miniony, tak. Czyli to będzie o wiele łatwiejsze. Ale jednak nie, decydują się na górę. Tutaj to decyzja, nawet z takim, no, z fokusem tureta bez problemu, stankowana wieża. No i kolejny darmowy turet i zostały ostatnie turety przed inhibitorami. Dokładnie. No zauważ, że i zarówno Nocturne, jak i Shen są dosyć tankowaci, prawda? Nocturne ma Frozen Maleta, ma już prawie skończonego Warmoga, Shen ma z kolei Sunfire Cape'a i także prawie skończonego Warmoga. No więc... i są teraz pod bazą niebieskich i będą ich pewnie połkować, szczególnie tutaj ta Caitlyn z Red Buffem i Anivia, która ma 7-2, ma Void Staffa nawet. I jakby teraz trafiła do tej Varusa, jest siatka, jest ultimate na Anivii, fenomenalnie tutaj trafi. Od razu oczywiście ultimate Shena, żeby bronić Anivii jak najdłużej. Wchodzi jajko, przy okazji Twisted Fate się teleportuje. Myślę, że to jest taki błąd z jego strony, żeby się w trakcie teamfighta teleportować o metr. Masz rację, on traci w czasie tam cenę sekund i jeszcze ultimate Caitlyn z red buffem. No i Shen wchodzi bez problemu, tankuje wieżę i mamy tutaj praktycznie ace. Żaden z zawodników czerwonych nie ginie. No. Patrzysz na pingi, żeby kończyć tą grę, więc może zaraz pójdziemy na afterparty razem z zawodnikami. Tak, jeszcze próbuję tutaj dobijać Twisted Fate Leone, ale myślę, że to jest taki złoty gol, że tak powiem. Tak, taki honorowy, taki tak, pocieszenia. Tak, honorowy, jeszcze Shen nie złapał, ale i tak dobity z kół niestety Twisted tak, Fate. Twisted Fate umiera. Więc GG, wielkie brawa do obydwu drużyn. Tak, brawa do drużyny przegranej. No was zapraszamy na after i zapraszamy was na jutro od godziny 10. Dobrze, Mazak, mówię? Bardzo dobrze. Także my z tej strony na dzisiaj kończymy. GG. Komentował dla was oczywiście Tybek i... siebie. Możemy wam pomachać. Oraz Filip Warlord i Mozel. Bardzo dziękuję właśnie za uwagę. Zapraszamy także jutro na UMC jest tournament. Zapraszamy tutaj, żeby zobaczyć nas, żeby zobaczyć wielu fantastycznych ludzi i... Oj tam, że jakiś Red Buff PL mi tu krzyczą z Caster. Tak, właśnie, chcielibyśmy tobie podziękować właśnie przede wszystkim Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej za udostępnienie tego obiektu, firmie Logitech za sponsoring, także portalowi RedBuff.pl za organizację tej imprezy. Naprawdę wiele osób tworzyło tutaj niesamowitą, całą duszę i postarało się o to, żeby to wszystko było przeprowadzone jak najlepiej i chyba jest okej. Tak, wpadajcie na LAN.